Zapraszam wszystkich do kuchni Marioli. Moje przepisy są łatwe w przygotowaniu, smaczne i niedrogie. Dzisiaj przygotujemy opiekane śledzie w zalewie pomidorowej z cebulą. Zapraszam na krótkie filmiki do wspólnego przygotowania tych śledzi. Dokładna lista składników właśnie się Państwu ukazuje. To są młode śledzie. Tak wyglądają, nie są solone. Każdy płat myjemy i przecinamy, aby powstały dwie połówki, proszę, wzdłuż. Grzbiet śledzia odcinam. Śledzie przyprawiamy solą i pieprzem. Do jajek dolewamy odrobinę mleka. Jajka mieszamy i śledzie panierujemy w jajku i mące. Układamy śledzie na desce. Będziemy je smażyć na oleju z jednej i drugiej strony na desce. Pięknie usmażone. Śledzie już usmażyłam. Na tą samą patelnię z odrobiną oleju przełożę cebulę. Cebulę będę podsmażać do momentu, aż zmięknie. Przyprawiam ją solą. Śledzie mam usmażone. Uszykowałam sobie słoiki, które umyłam. Są to słoiki litrowe. Do każdego słoika wrzucam liść laurowy, po dwie kulki ziela angielskiego oraz dodamy kilka kulek pieprzu. Tak po 5. Do każdego słoika układamy śledzie. Proszę, one pięknie tutaj się mieszczą. Fileciki nasze układamy. Grubszą stroną na dół, cieńszą do góry. 4 filety. Między te 4 filety ułożę trochę cebuli. Proszę. W słoiku mieszczą się 4 płaty śledzia, czyli 2 śledzie. Do garnka wlewam 2 litry wody. Do tego dodajemy 2 łyżki soli, 6 łyżek cukru, 'wszystkie zrobiłam z takim małym czubkiem. Do tego ocet, 1 szklanka, 2 szklanka, do tego cały mały przecier pomidorowy. Zalewę zagotowujemy. I teraz wrzącą zalewę, proszę ją dobrze pomieszać, nalewamy do słoików. Dokładnie zakręcamy. Śledzie odkładamy, aż całkowicie ostygną. Zalew wystarczyło idealnie na wszystkie słoiki. Tak więc zakręcamy i odkładamy. I proszę, tak wyglądają śledzie po 4 dniach. One pięknie już tej zalewy się napiły. Dekielki są złapane, tak więc są zapasteryzowane. Zalewaliśmy je gorącą zalewą. I nie trzeba ich gotować. One tak mogą stać w chłodnym miejscu 2-3 miesiące albo i nawet dłużej. Można je śmiało miesiąc przed świętami przygotować. Otworzymy jeden słoik. Oj, pięknie złapały. Ach, co za zapach. Uwielbiam takie opiekane śledzie. Proszę, pięknie wyglądają. Trochę cebulki. Wspaniałe. Mięciusieńkie. Śledzie opiekane w zalewie pomidorowej przygotowuje się bardzo łatwo. No i najważniejsze, że możemy je przygotować wcześniej, przed świętami lub przed jakimś przyjęciem. Już spróbujemy. Smaczne, idealne. Tego octu jest idealnie. One troszkę się napiły. Czuć ocet, ale nie aż tak mocno. Pycha.
piękne, wspaniałe, opiekane śledzie i nieduży koszt. Możecie je przygotować wcześniej, przechowywać w słoikach. Są rewelacyjne. Moi drodzy, subskrybujcie kanał, będziecie na bieżąco z moimi filmikami. Ja już dziękuję za obejrzenie mojego filmiku i zapraszam na kolejne.